Szczerze arcybiskupie, już od kilku lat niesłyszący, nie tylko ci z naszej archidiecezji, ale również z całej Polski, oczekują z niecierpliwością na film, w którym arcybiskup przekazuje życzenia i przesłanie świąteczne. Dzięki temu ksiądz arcybiskup stał się dla nich wyjątkowo bliski. Każdy film przesyłają sobie nawzajem, oglądają to kilka razy. Po prostu cieszą się, że przewodniczący episkopatu zgodził się zwrócić do nich w ich własnym języku. To niezwykłe i wyjątkowe. Gdziekolwiek pojawia się ksiądz arcybiskup, a są tam osoby niesłyszące, zawsze bez wahania podchodzą, aby się przywitać. Wówczas migają do ekscelencji i cieszą się z każdego uśmiechu, każdego gestu, który w odpowiedzi ksiądz do nich kieruje. W każde imieniny zjawiają się w katedrze, aby się modlić za swojego migającego pasterza. W tym roku zebraliśmy pytania niesłyszące, dzieci, młodzieży i starszych. Czy możemy je księdzu postawić? To może zacznijmy od pytań dzieci. Czy lubi ksiądz arcybiskup karpie i w ogóle jakie potrawy wigilijne najbardziej ksiądz arcybiskup lubi? Karpie lubię, chociaż powiadają, że to jest najsłabsza ryba, ale z uwagi na to, że od dzieciństwa wigilii w moim domu towarzyszy karp, dlatego smażonego karpia bardzo lubię. Jak w ogóle wspomina ksiądz arcybiskup wigilię i święta, gdy był dzieckiem? Jakieś rodzinne tradycje? No, to są takie normalne tradycje, jakie istniały, przypuszczam, w prawie każdym domu w tamtym czasie. Czyli najpierw ubieranie choinki, potem wyczekiwanie na gwiazdy, potem modlitwa, czytanie Ewangelii, potem składanie życzeń, potem oczekiwanie i wymiana prezentów. No i wreszcie potem sama ta wieczerza wigilijna. I na koniec, późnym wieczorem, pójście na pasterkę. To wszystko razem tworzyło pewien niepowtarzalny klimat, którego mogliby zazdrościć wszyscy. Przychodził gwiazda na Świętego? Przychodził, ale potem się zniechęcił, bo praktycznie zobaczyliśmy, kto się pod nim kryje. Wtedy wszystko się wydało. Ale dopóki przychodził w bardzo głębokim dzieciństwie, to myśmy bardzo go szanowali, bo on przychodził z dużą rózgą i był gotowy każdego prześwięcić, ale zasadniczo obywało się na pytaniach i odpowiedziach, i potem już więcej nie sięgał po instrumentum ostatecznym. A listy do świętego Mikołaja ksiądz arcybiskup pisał? Co pewnie w początku tak, ale to szybko wyrosłem z tych listów, bo zauważyłem, że to, co człowiek napisze, to potem nie dostanie. Więc faktycznie może by były to zawyżone ambicje i dlatego rodzice nie byliby pewnie w stanie tego wszystkiego wypełnić poprzez Mikołaja. A teraz, czy tutaj do rezydencji przychodzi święty Mikołaj? Przychodzi owszem, ale przychodzi razem z misjonarzami albo z tym akademickim kołem misyjnym. Przychodzi także z harcerzami. No i to tak, ale zasadniczo już znacznie pogodniejsze. A jaką kolędę lubi ksiądz arcybiskup tak najbardziej? Ja myślę, że taka kolęda najbardziej urzekająca to jest Stille Nacht.
czyli praktycznie cicha noc, święta noc. Natomiast najbardziej rozwinięta w sensie teologicznym, no to będzie Bóg się rodzi moc trochę. To właściwie chyba nie ma w bardziej poważnej kolędy polskiej, w polskim języku. A gdyby mógł ksiądz arcybiskup dać prezent każdemu dziecku w Polsce, co by to było? Słowo Boże. Bo praktycznie to, co jest najcenniejsze w Kościele, to jest Słowo Boże. Nie żaden prezent materialny, ale prezent duchowy, który jest najważniejszy i decyduje tak o naszym życiu teraźniejszym, jak i o życiu przyszłym. Dobrze, to teraz przejdźmy do pytań młodzieży. Pierwsze, czy lubi ksiądz pizzę hawajską? Niespecjalnie. Dlatego, że ja wolę margaritę zwykłą, ale to też musi być dobrze przygotowane. Nie lubię pizzy, która jest gruba, wyrośnięta. No i też takiej, która jest spalona. A był ksiądz arcybiskup w młodości ministranta? Naturalnie. Każdy rozumny człowiek był w młodości ministrantem. To wtedy właśnie kształtuje się i charakter, i pobożność, i kształtuje się też duch dyscypliny, zorganizowania, gdzie trzeba punktualnie w każdego dnia przybyć na służbę i nie można się spóźnić, a trzeba w czasie rolat przychodzić bardzo wcześnie. Więc po kolędzie jako ministrant także ksiądz arcybiskup chodzi? Naturalnie. Nawet chętnie chodziłem, dlatego że to było poszerzenie świata. Czyli zazwyczaj myśmy jako dzieci wychowywali się w rodzinie szerszej, składającej się z ciotek, babów, wujków i do tego się ograniczył nasz świat. Oczywiście potem dzieci w szkole też podstawowej i licealnej, ale kolęda pomagała w tym, że mogliśmy poznać całe nasze miasteczko, całą okolicę, wioski dookoła, czego nigdy nie dałoby się zrobić właśnie bez kolędy. Słyszeliśmy, że ksiądz arcybiskup grywał na akordeonie. Czy zdarzyło się grywać kolędy? Tak, zdarzyło się, ale muszę powiedzieć, że to była bardziej ambicja mojego ojca niż moja. Poza tym, w tym czasie, kiedy ojciec kupił akordeon, to ja byłem za mały i ten akordeon mnie zniechęcił, bo się wywracałem na rowerze jadąc z tym akordeonem. Chociaż nie było daleko do nauczyciela gry, to jednak te upadki zaważyły na zniechęceniu się do akordeonu. Poza tym może do samej tej nauki. Dobrze, kolejne pytanie. Z kim w tym roku zasiądzie się arcybiskup do wigilijnego stołu? Jak zwykle, tutaj z naszymi siostrami, elżbietankami, które tutaj pracują w rezydencji, z księdzem kanclerzem, z siostrą, z bratem i bratową. W takim stosunkowo małym gronie zasiadamy tutaj. I wyjątkowość tego naszego spotkania wigilijnego polega na tym, że po wieczerzy wigilijnej śpiewamy do umarłego wszystkie kolędy po kolei alfabetycznie, jak idą w śpiewniku. Niektóre trudno jest śpiewać, bo nie wszystkie my znamy właściwie, ale
każdy jest chętny do śpiewania. I to śpiewanie nie jest wcale łatwe, dlatego że nie wszyscy cieszą się słuchem odpowiednim do śpiewania kolęd. Dobrze, to może przejdźmy do Sylwestra. Jakie ksiądz arcybiskup ma plany na Sylwestra? Idzie ksiądz arcybiskup spać, czy siedzi do północy? To znaczy, zazwyczaj mieliśmy tutaj w Poznaniu mszę świętą to wieczorną, jeszcze przed samym Sylwestrem, to znaczy przed 24. I po odprawieniu tej mszy świętej bardzo chętnie szedłem spać, chociaż to jest dosyć uciążliwe ze względu na ten hałas, który powodują. I to było tak samo w Rzymie i to samo było w Gnieźnie, to samo było w Poznaniu. Wszędzie jest ten sam hałas i ta taka radość nieskrępowana, gdzie cierpią zwierzęta, gdzie mało się kto tym przejmuje. No i ostatecznie jest to taka radość klasyczna, światowa. O której rano ekscelencja wstaje? Pewnie wcześniej ze względu na obowiązki. O 6 albo za 10 szósta. A czy może ksiądz arcybiskup opowiedzieć coś o swoich spotkaniach z Janem Pawłem II? Może jakieś anegdotki? Dużo było tych spotkań pierwsze spotkanie nie było wcale z Janem Pawłem II, tylko z Pawłem VI. Myśmy poszli razem z Instytutem, czyli z księżmi mieszkającymi w Instytucie Polskim w Rzymie. Poszliśmy 2 lutego ze świecami właśnie, udając jakby życie konsekrowane, czyli składaliśmy w ręce Ojca Świętego te świece. I to było takie pierwsze spotkanie bardzo średnie z papieżem Pawłem VI. Z nim wiąże się moje wielkie uszanowanie dla jego mądrości. Dlatego, że przemówienia, te wszystkie homilie Ojca Świętego Pawła VI były genialne. To znaczy, nikt już po nim nie mówił takim językiem włoskim. To znaczy, bardzo bogatym, kwiecistym, obrazowym. Wszyscy inni papieże nie byli w stanie tego zrobić, dlatego że jeden był innego języka ojczystego, drugi był innego języka ojczystego, trzeci jakby z tego portugalskiego uczył się włoskiego, więc to i też chyba nie było takiego zabiegania o jakiś wyszukany język. Natomiast gdy idzie o Jana Pawła, no to też przy okazji kolędy chodziliśmy, ale już Instytut i Kolegium razem na śpiewanie kolęd. To, co zauważyliśmy, to zauważył zasadniczo każdy. Nie jest to jakaś wielka nowość, dlatego że papież miał ogromną pamięć. I gdy myśmy się zatrzymywali przy trzeciej zwrotce kolęd, to on ciągnął kilkanaście zwrotek, więc miał takie klasyki, jak oj maluśki, gdzie mógł ciągnąć to wszystko w nieskończoność. Więc zawstydzał nas swoją pamięcią. Tak, a poza tym na pewno był człowiekiem, który słuchał, ale on więcej wiedział niż my, więc to słuchanie właściwie niewiele przynosi mu jemu samemu. Benedykt XVI z kolei, on
on był bardzo słuchający. On się całkowicie zamieniał w słuch i błyskawicznie dawał rozwiązanie takiej sytuacji. Czyli praktycznie nie było to słuchanie bezużyteczne, ale słuchanie niezwykle cenne. Przy papieżu Franciszku to słuchanie też wygląda zupełnie inaczej. Nie śpiewamy kolęd z papieżem Franciszkiem, bo on zna argentyńskie, a to, co się da śpiewać, to są te włoskie kolędy, takie, jakie raczej słyszymy w bazylice świętego Piotra, aniżeli w papieskich apartamentach. Ale ciekawy jest ten sposób słuchania papieża Franciszka, inny od wszystkich innych papieży. Dobrze. I ostatnie pytanie od dorosłych. Jak można dziś doświadczyć bliskości Boga? To jest bardzo poważne pytanie. Praktycznie bliskość Boga, my uczymy się tego właśnie wsłuchując się w Słowo Boże. Słuchając Słowa Bożego, czytając Pismo Święte, modląc się w bardzo prosty sposób. Taki, który chcemy dać się zrozumieć Panu Bogu i pragniemy też zrozumieć myśl Bożą, rozeznać, jak to się dzisiaj modnie nazywa, myśl Pana Boga. Ale myślę, że właśnie najdoskonalszym sposobem zbliżenia się do poznania Pana Boga, no to jest zawsze służba Wigilii. Nie ma doskonalszej formy właśnie z tego zbliżenia się do Boga, jak służba najsłabszym, tym, którzy potrzebują pomocy. W tym sensie właśnie ludzie niedosłyszący, czy też mający trudności z wymową, to stanowią właśnie doskonały cel naszego uświęcenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Z tego, co wiem, niesłyszący już czekają na film i będą bardzo się cieszyli podczas oglądania, że mogli się dowiedzieć czegoś więcej z życia swojego migającego pastorza. A jak to im wytłumaczyć? Będzie tłumacz w ekraniku, tak jak w telewizji. A, doskonale.